Poprzedniego dnia Mojżesz nakazał Izraelitom
Dlaczego tacy smutni jesteście? Dopóki Pan Bóg jest wśród was, radujcie się i weselcie. Przyjdzie czas, że zabiorą Pan Bóg. Owszem, chwila ta już jest bliska. Wtedy dopiero będziecie się smucić i pościć.
Rozumiecie to, co zrobiłem? Jeżeli ja, wasz Pan Mistrz, myję wam nogi, to tym bardziej wy powinniście sobie być nogi nawzajem. No, Piotr, teraz twoja kolej. No, komu ma być nogi? Andrzej, są pewne granice. Piotr, czekam. Że ja mówię, że bratu nóg nie umyję? Bądźmy razem.
podobny Boga, orszak królewski. Twoja twarz jest gładsza niż czasu, lecz twoje serce jest gotowe do walki. Twoje głowy łagodniejsze niż one, lecz są to obnażone miecze. Wyruszyliście z kijami i pogodniami, jak odłata przestępcę. Mój przyjaciel, nauczyciel, miejmy to już za sobą. Najsłynniejszy podwodnik świata, Judaszowi. To on! Dlaczego? Jeżeli tak przemocą świat będzie odpowiadał na przemoc, wkrótce żaden z ludzi nie będzie miał uszu. Już dobrze. Jestem gotowy. Jakie są zarzuty pod adresem oskarżenia? Mówisz co? Od siebie? Czy ktoś inny mówi to siłą? Przysięgam cię na Boga żywego. Czy ty jesteś Mesjaszem, synem Boga? A to dobre. Kolejny Mesjasz. Ja jestem.
przyjdzie czas, że zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Ojca. Nie potrzeba nam więcej świadków. Wszyscy słyszeli, jak mówił, że jest Synem Boga. On zbluźnił. Chciałem, żeby zrobił na mnie jakoś ze swoich krzyczy, ale on nic nie robił. Każe go ubiczować, a potem uwolni. Które wierzą w moim sercu, jak w Boże.
Nie możemy przyjąć pieniędzy, na których jest krew. Więc co z nim zrobić? Co chcesz, to w końcu twoje pieniądze. Thank you.
Nie pozwolisz się zabić! Lepiego i nadzieję naszych! Lepiego! Bierz swój krzyż! Idź dalej! Do przodu! Ukrzyżować! Na krzyż! Na krzyż! Na krzyż! Na krzyż! Tylko Cezar! Krew jego na nas! Lepiego! Lepiego na nas! I na dzieci nasze! I na dzieci nasze! Oleć! Proszę! Dawaj, dawaj! Oszust! Prorokuj, kto cię uderzył! Prorokuj, król! Chłopca! To teraz stało! Wybacz się! Król! Wybacz się!
potrafi. Królu żydowski. No dawaj! Pokaż swoją Zostaw go! Krzyżować go! Tak! Krzyżować! Ukrzyżować go! Matko, od dziś to jest twój syn. Ja nie o to matka twoja. Wykonało się. Zaiste on był synem Boga. Wracamy do kościoła. Wracamy do kościoła. Dobra, ty. Odejdź! Oh.
Ty zmartwychwstałeś i żyjesz pośród nas. Że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Ty jesteś Bogiem żywych, a nie umarłych. Ty jesteś jak wschodzące słońce, które rozświetla mroki naszego życia. Chwała Tobie, Panie, za Twoją świętą krew przelaną za nasze grzechy. Bądź uwielbiony, radujemy się, że Ty jesteś pośród nas, tutaj i teraz, że objawiasz swoją chwałę, swoją moc, swoją miłość, swoje miłosierdzie. Oddajmy Jezusowi w chwili ciszy wszystkie nasze, nawet najciemniejsze zakamarki naszego życia. Oddajmy Jezusowi wszystko to, co nas boli, co jest trudne w naszym życiu, co jest poranione, pogmatwane, zepsute, niechciane.
Chryste, tylko Ty jesteś Bogiem prawdziwym, jedynym. Tylko Ty. Dziękujemy Ci za to dzisiejsze trwanie na modlitwie. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy przeżywać wydarzenia zbawcze. Za to, że jesteś Bogiem miłości. Dziś na nowo wiemy, że Ty naprawdę z miłości do mnie umarłeś na krzyżu. Dziś naprawdę wiemy, że Ty z miłości do mnie wziąłeś wszystkie moje boleści na swoje ramiona. Że to moje grzechy przywarły Cię ciężkim krzyżem. Jezu, dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to. Taką miłość.
jest wieczna. Twoja miłość jest bezgraniczna. Twoja miłość wszystko przemienia. Pragniemy tej miłości. Pragniemy Ciebie, Jezu. Pragniemy Twojej obecności, bo wiemy, że w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie. Dlatego Ty, Jezu, w tym momencie, tutaj teraz błogosław nam. Bądź z nami w pracy i w wypoczynku, w trudach i radościach, w zdrowiu i w chorobie. Wtedy, gdy nam się dobrze wiedzie, gdy nam jest trudno, bądź z nami, Jezu. Bądź z nami, Jezu, w naszych rodzinach, w domach, w naszej samotności, w naszym niezrozumieniu, odrzuceniu. Bądź z nami, Panie Jezu. Bądź z nami, Panie Jezu. Bądź z nami, Panie Jezu, gdy ludzie nas nie rozumieją i gdy wszyscy przeciwko nam występują. Bądź z nami, Panie Jezu. Bądź z nami, Panie Jezu. Bądź z nami, Panie Jezu, gdy wydaje się nam, że świat wali się nam na głowę, gdy nie możemy wielu rzeczy pokonać, zrozumieć, wytłumaczyć. Bądź z nami, Panie Jezu. Bądź z nami, Panie Jezu. Bądź z nami, Panie Jezu, w naszych utrapieniach, w naszych porażkach, w naszych upadkach. Bądź z nami, Panie Jezu. Bądź z nami, Panie Jezu. Bądź z nami, Panie Jezu, w każdy czas. Bądź z nami, Panie Jezu. Bądź z nami, Panie Jezu. Ty nam błogosław i wspieraj nas swoją łaską i prowadź bezpiecznie przez ścieżki codziennego życia, bo Ty jesteś jedynie Panem i Zbawicielem każdego z nas. Bądź naszym Panem i Zbawicielem. Bądź naszym Panem i Zbawicielem. Tobie, Jezu, oddajemy całe nasze życie, naszych bliskich, bo wiemy, że Ty pragniesz naszego dobra, szczęścia, naszej miłości, naszych zwycięstw, wychodzenia na prostą, bo Ty jesteś Bogiem zwycięstwa, Bogiem, który zwyciężył piekło, śmierć, szatana, zło, bo Ty jesteś tym, który żyje po zmartwychwstaniu. Błogosław nam, Panie Jezu. Błogosław nam, Panie Jezu. Yeah.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę, udział w misterium. Tak naprawdę miałem nie dziękować, ale muszę podziękować także wszystkim uczestnikom, którzy przybywali do misterium, osobom, wspólnotom. Dziękuję panu Mariuszowi Kozłowak, którzy najwięcej włożyli tutaj wysiłku, przygotowania, ale także wszystkim osobom, które bardzo duże przedsięwzięcie potrafiły razem wykonać. Za to wszystko Bogu nie będą dzięki. Wszystkim życzę dobrej, spokojnej, pięknej.